druhowie, szanowni państwo ministrowie, przede wszystkim wielkie słowa podziękowania za przyniesione światło betlejemskie przez harcerzy, skautów, które wędrowało od Ziemi Świętej tu do Polski. Światło, które jest zwiastunem Chrystusa, na którego wszyscy czekamy, a Chrystus symbol pokoju, nadziei i solidarności międzyludzkiej. Zawsze wzywał nas w nauczaniu o tym, abyśmy pamiętali o wszystkich ludziach, głosili pokój. Mam nadzieję, że to symboliczne światło pokoju, które przynosicie, druhowie, będziemy tutaj mogli tą ideę światła pokoju i ideę nadziei, solidarności między pracownikami, ale przede wszystkim solidarności z rolnikami, którym chcemy służyć, mogli przez okres świąt, ale i przez cały następny rok realizować. Bardzo dziękuję. Panie premierze, państwo ministrowie, drodzy państwo, bardzo nam miło gościć w rogach Ministerstwa Rolnictwa. To już 31 raz z rzędu harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego przejmują od skautów słowackich, zawsze na Łysej Polanie, światło betlejemskie z betlejemskiej groty Narodzenia Pańskiego. W tym roku to światło nazwaliśmy światłem nadziei. Nadziei, która jest nam bardzo potrzebna w tym trudnym czasie. I mamy nadzieję i życzymy panu premierowi, państwu ministrom, pracownikom Ministerstwa Rolnictwa, wszystkim polskim rolnikom, żeby ta nadzieja pomogła nam w tym trudnym czasie, tak? Żebyśmy potrafili rozwiązywać te trudne problemy, żeby te rozwiązania jakoś no, jak najszybciej do nas trafiły, tak? I ziściły się. Dużo zdrowia, dużo łask Bożych na te święta i po świętach i na cały nowy rok. Wszystkiego najlepszego. Prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia od wszystkich harcerek, harcerzy, instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Proszę bardzo. Panie premierze, szanowni państwo, zawsze już taką cykliczną sprawą jest, że przekazujemy również pompkę. Pompkę betlejemskiego światła pokoju. W tym roku jest ona taka, mam nadzieję, że znajdzie swoje miejsce na którejś z choinek u pana ministra i będzie zdobiła jego przepiękny wystrój. Natomiast w środku jest jeszcze rzecz nietuzinkowa, ponieważ jest to kalendarz. Niby kalendarzy jest cała masa, mnóstwo ich jest obecnych w tej chwili na rynku, a to jest kalendarz wydany przez Muzeum Harcerstwa, które mieści się przy Głównej Kwaterze w Warszawie. Tych rysunków nie wykonywali żadni artyści. To byli skauci i harcerze, bo są nowe rysunki, ale też są rysunki, które czasami mają po 100 lat. Mam nadzieję, że to pokaże, jak wielką historię ma Związek Harcerstwa Polskiego i harcerstwo w Polsce, ale też jak wiele mamy jeszcze do zrobienia, więc myślę, że te takie drobiazgi od harcerzy będą miłym dodatkiem do tego przepięknego ognia, który pan minister jest łaskaw trzymać w rękach. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie panie ministrze.